Witam wszystkich serdecznie, to jest Flint Esencja. Moim gościem jest Roxy Węgiel. Cześć, cześć, miło Cię widzieć. Cześć, wszystkim. Również bardzo miło. Roxy jest, jak zapewne wszyscy wiecie, wokalistką, piosenkarką i świeżo upieczoną osiemnastolatką. Tak jest. Jestem ciekaw, czy miałaś to poczucie, że wstajesz rano po osiemnastce jako inna osoba, czy jak tak, gdyby już upływ czasu, y, upływ czasu rzucił cień na ciebie. Czy zupełnie, <laughs> czy zupełnie nie odczułaś przekroczenia tej y, bariery, która tam uchodzi za coś nie wiadomo jakiego właściwie? Mm -hmm. Wiesz co, ja powiem ci szczerze, że tak personalnie nie, nie bardzo odczułam. Nie, nie zmieniło się dużo, bo tak naprawdę to już od dłuższego czasu przebywam też w, w Towarzystwie raczej starszych osób, mhm. będąc w biznesie, wykonując pracę, którą wykonuję, to jednak szybciej trochę musiałam dorosnąć. Więc nie było to takie zderzenie z dorosłością nagłe. Jak kiedyś mogłoby się wydawać, właśnie jako mała dziewczynka, może sobie tak myślałam o ukończeniu 18 lat, że to będzie po prostu taki cios, że o, nagle jestem dorosła. No ale nie, to zupełnie tak nie jest. Um, no co, no wiadomo, może mam po prostu więcej praw, <laughs> ale tak poza tym to personalnie mało się zmieniło. Dostałaś jakiś wymarzony prezent z Tak, z tytułu Dostałam mnóstwo cudownych prezentów od moich przyjaciół. Um, takie dwa, znaczy w sumie dwa wymarzone prezenty, tak. Um, no to wycieczka na Malediwę, zawsze marzyłam, żeby odwiedzić to miejsce i pies. Szafir. Mhm. I y, już po Malediwach, tak? Czy tak, jeszcze... już po Malediwach. I sprostały z, z oczekiwania? Czy... Tak. tak. To jest po prostu raj na ziemi. Szczerze mówiąc, to właśnie dużo osób gdzieś tam polecało mi to miejsce. Mówiło, o, tam jest po prostu cudownie, niesamowite miejsce. I faktycznie tak było. No okej, okay, no to tak cieszę, się, cieszę się, że się udało. Mam nadzieję, że Szafir daje się ułożyć i nie przeszkadza za bardzo. <laughs> Już jest różnie. lepiej. <laughs> Czyli było ciężko. Okej, okay, no ale to psy to nigdy nie jest łatwa no sprawa. Pewnie. Ale myślę, że to dobrze się składa, że dostałaś fajne prezenty, bo sama też przygotowałaś dla swoich słuchaczy prezent. Tak. Myślę, że dość wyczekiwany. 13, 13 plus 5, co daje razem 18. Tak, tak. tak? Jest. Poza tym to właśnie tak, dwie moje ulubione liczby. Naprawdę? Tak. Okej, okay, to ciekawe, bo 13 się zwykle kojarzy z pechem. No tak, więc... ale ja zawsze właśnie tak mm, byłam wbrew wszystkim przesądom i 13 zawsze przynosiło mi szczęście. Mm -hmm. A nie obawiałaś się trochę tego, że już tytułem przypominanie y, tych czasów, w których zaczynałaś y, programów telewizyjnych mm -hmm. adresowanych jednak no, dla y, y, dzieciaków? Znaczy może adresowanych nie tylko do dzieciaków, ale... No ale program format dla dzieci. Y, tak, tak, no. tak. Uwzględniających dzieciaki tak. W, roli, w roli artystów. Że to jest coś takiego, co powoduje, że w sumie masz już tę osiemnastkę, chcesz się świadomie wypowiadać, y, a ludzie cały czas będą mieć w głowie ten obraz małej Roxy, to może męczyć. Myślę, że na pewno dużo osób jednak pamiętam jest z tych czasów. Właściwie mhm. większość moich odbiorców. I chcę, żeby właśnie trochę gdzieś tam oni mogli poznać y, mój aktualny świat. Chcę troszeczkę się, no, nawet nie, że odciąć, a, bo to źle zabrzmi. Tu no nie chodzi właśnie o odcinka, bo ten czas był przepiękny. Mam ogromny sentyment y, do tych lat. Y, aczkolwiek faktycznie ludzie jednak myślą, że ja cały czas mam te 13 lat. N mhm. Nieraz właśnie wchodzę sobie w komentarze i. I czytam, o, przeszło ona ma 13 lat. Ja jestem taka, nie, no nie, już mam 18. Więc po prostu niektórzy ludzie zatrzymali się jednak przy tym moim wieku, w którym zaczynałam. Stąd pomysł właśnie na, na płytę i okładkę 3D, mhm. gdzie jest moje zdjęcie za z czasów młodości właśnie, kiedy miałam te 13 lat, no i aktualne zdjęcie i to się to właśnie zmienia. Więc no, pomysł był taki, żeby trochę przełamać po prostu ten wizerunek trzynastolatki z The Wojskies. chociaż myślę, że on też sam naturalnie gdzieś tam się już zamazywał, bo, bo jednak człowiek w tym wieku bardzo się zmienia. No, ten wiek jest bardzo, um, no, bardzo dużo się dzieje, bardzo dużo pod względem personalnym, jak i też wizualnym, więc, więc to samo po prostu się zadziało. A fajniej być trzynastolatką, czy fajniej być osiemnastolatką? <laughs> ja myślę, że osiemnastolatką, chociaż czasami każdy z nas by chciał być jednak Chyba takim dzieckiem. No, bez trosko żyć. Też mogę się domyślać, tylko że w związku z całym przebiegiem Twojej kariery, przebiegiem dość intensywnym, mm. ty od wielu lat nie żyjesz specjalnie bez I no tak, z tak. okazji osiemnastki mogła się pojawić taka myśl, że kurczę, przemysł zabrał mi kawał dzieciństwa, nie odzyskam go. To prawda. Moje dzieciństwo bardzo szybko przeminęło. Chociaż nie żałuję tego, że, że, że to się tak wszystko potoczyło. Ja też bardzo chciałam śpiewać i odkąd tylko zaczęła się moja przygoda z muzyką, no bo będzie to notabene, <grym> jak miałam 8 lat, to chciałam po prostu się rozwijać w tym kierunku. Poczułam, że to jest to, co kocham i zdecydowałam się na udział w The Voice Kids, co później skutkowało tym, że reprezentowałam Polskę na Eurowizji Junior. I tak i tak faktycznie się to wszystko potoczyło. Nie sądziłam, że kiedykolwiek. Nawet nie marzyłam o rzeczach, które udało mi się osiągnąć. Więc naprawdę. No, jestem bardzo szczęśliwa z, z tego, co udało mi się zrobić, z tego, co robię w życiu. Aczkolwiek faktycznie czasami sobie myślę, że kurczę, no to dzieciństwo jednak tak przeleciało przez palce. Mm -hmm. Co właściwie ma muzyka wspólnego z Judo? To o, jestem ciekaw. Jak myślę, tam... że. Może muzyka? Hmm. Myślę, że przez judo też można w jakiś sposób oddać y, emocje. Można po prostu wyrzucić z siebie emocje. Ym, bo wychodzisz na matę, jednak y, walczysz i no, jakby w, buzują w tobie po prostu te emocje związane z walką i wyrzucasz je przez, przez, przez różne ciosy. Tak samo jest z muzyką. Być może trochę. No, no jest to analogiczne, aczkolwiek trochę inny case. Mhm. No, na pewno. Ym, tak, więc no bo też wychodzisz na scenę. I dajesz emocje. Tak samo jest no, z walką, tylko że bardziej tak między przeciwnikami się po prostu to odbywa. Postrzegasz swoją przygodę z muzyką w kategoriach walki? Uuu, mm, ale pytanie. <laughs> no, Jakbyś tak się nasunęło mi w związku z tym że który tu padło też nieoczekiwanie. W kategoriach walki. Ja nigdy nie miałam takiego podejścia, żeby o coś szczególnie walczyć, żeby robić coś na siłę. Um, oczywiście jestem bardzo zdeterminowana, bardzo uparta, więc jak mam jakiś cel, to to staram się po prostu go osiągnąć i no, jestem też po prostu takim typem osoby, który no, jest naturalnie pracoholiczką, mm -hmm. <laughs> więc ja nie mogę po prostu usiedzieć na miejscu, więc y, ja, u mnie się cały czas musi coś dać. <sighs> Czy walczę? Nie, być może to była jakaś taka walka o spełnianie marzeń, ale to przyszło mi bardzo łatwo, bo to właśnie wyszło z pasji, a nie z walki. Więc nie miałam nigdy takiego mindsetu, żeby o coś walczyć, żeby się tak zaprzeć i po prostu osiągnąć coś mimo wszystko. No nie? Nie, nie miałam nigdy takiego podejścia, m, że po trupach do celu. N, nigdy tak nie, nie, nie podchodziłam do niczego. Natomiast zawsze kierowałam się tą pasją i miłością do tego, co robię. I myślę, że, że dzięki temu, że sprawiało mi to tak wielką radość i przyjemność, mogłam się też tym dzielić z innymi. I ludzie też w to poszli właśnie, bo czuli po prostu, że to jest prawdziwe. Domyślam się też, że musiałaś trochę walczyć o to, żeby pozwolono ci być sobą, żebyś... Oj, przepraszam. Okej. Okay. budzik, sorki. Milion budzików w ogóle ustawionych. Ja mam tu. tak samo, no szczęście. <laughs> y... Może sprawdzę, czyli. Nie, to spokojnie. Myślę że... Dobra, okay. Myślę, że to się wytnie. Nie ma się co w ogóle tym przejmować. Natomiast tak, pytałem o to że domyślam się, że musisz walczyć o to, żeby sama decydować o sobie, żeby być traktowana y, poważnie, mm -hmm. o trochę tej wolności w kwestiach y, artystycznych. Zresztą o tym mowa jest na płycie, że ludzie zawsze wiedzą lepiej, jak powinnaś być umalowana, z kim się spotykać, ile uczyć mm -hmm. się do matury. Takie upupianie to musi być coś y, niesamowicie irytującego. Tak, było to irytujące przez pewien długi czas na początku. Aczkolwiek po prostu teraz z biegiem czasu nabrałam do tego tak wielkiego dystansu, że dosłownie nawet nie, nie czytam tego, co ludzie piszą na mój temat w internecie, nie czytam różnych artykułów um, na mój temat, bo większość jest po prostu nieprawdziwa. Więc no, ja, tak jak mówię, mam do tego wielki dystans i staram się brać najbardziej pod uwagę jednak to czego ja chcę i słuchać takiego swojego wewnętrznego głosu i nie przejmować się tym, co ludzie mówią, bo ludzie zawsze komentują, zawsze krytykują. No i są, są osoby, które po prostu, nie wiem, nie mają co robić chyba i hejtują tak dla zasady. No ale z drugiej strony myślę, że też są ludzie, którzy stoją za tobą, Totalnie mórą, są, oczywiście. I w tych jest... najgorszych chwilach są tak. w stanie dać ci całe mnóstwo otuchy. Dokładnie i to bardzo doceniam, że właśnie moi fani stoją za mną murem w każdej sytuacji. No, tylko to jest niestety bardzo trudne, bo jak przyjmujesz komplementy i przyjmujesz dobre słowo, to też automatycznie otwierasz się na to gorsze, tracisz ten taki tak. stoicyzm, równowagę. Dokładnie, no to jest tak, że jak przeczytasz nie wiem, załóżmy 100 dobrych komentarzy i nagle wleci ci, nie wiem, jeden negatywny, to już zapominasz o tych, o tych pozytywach. Mózga czy psychika niestety tak działa. Dokładnie, więc skupiasz się po prostu na tych Negatywnych, i to to jest. No widzę, że czasem że starasz się być miła, zbywać te wszystkie niepotrzebne głosy, no ale czasem jednak w internecie z Kevinem odpowiecie. Jak ktoś <laughs> tak, nastąpi ten... na odcisk. <laughs> A, to była też taka sytuacja, że faktycznie raz chyba odpowiedzieliśmy właśnie na jakieś, jakieś tam komentarze, i w sumie to bardzo się z tego śmialiśmy. <laughs> I tak, tak wyszło, że odpisaliśmy. <laughs> Nie, no to wiesz, wszyscy jesteśmy y, ludźmi w gruncie rzeczy i mamy prawo do ludzkich y, reakcji. No tak. Tylko irytujące jest to, że jest cały legion ludzi, y, dla których jedynym celem wydaje się być wyprowadzenie z równowagi kogoś znanego. No, to jest, to jest, to jest. Właśnie y... ja nie, nie rozumiem tego. Nie wiem, czy ci ludzie naprawdę nie mają co robić. Trzeba mieć naprawdę dużo czasu, żeby tak mocno działać hejtować ludzi w internecie. No być może, jak nie nudzą się w domu, nudzą się w pracy. No, no. Pracujemy dużo, natomiast efektywność tej pracy w Polsce zwykle jest no, no nie tak wysoka, jak, jak można by myśleć. Czy myślisz, że to, że jesteście z Kevinem parą wpływa w jakiś sposób na wasze relacje czysto zawodowe? No bo to jest facet, który wiadomo, no, pomaga ci przy tekstach, no który tak. jest zaangażowany w twoją twórczość. Stworzyliśmy razem płytę Um, czy, to, pytasz, czy to wpłynęło jakoś na naszą relację? Odwrotnie, raczej. Czy, czy, czy fakt tego, A, że jesteście razem, zmienia relacje wiesz, czysto, co? czysto zawodowe? Jeśli chodzi o pisanie muzyki, tworzenie tekstów, to na pewno zmienia w takim kontekście, że no, znamy się bardzo dobrze, spędzaliśmy i nadal spędzamy. No, ale mówię tutaj o procesie twórczej płyty. E, tak naprawdę to m, po prostu przelewaliśmy emocje. Które gdzieś tam się w nas rodziły na papier. Mhm. Więc na pewno to było ułatwienie. To że ja w ogóle nie sądziłam, że kiedykolwiek będę pisała um, teksty, tworzyła muzykę z osobą, którą kocham, a to jest naprawdę cudowne doświadczenie. I nigdy tak nawet nie myślałam, że to może być coś naprawdę cudownego. A mhm. jednak to jeśli chodzi o muzykę, to to naprawdę jest na, na pewno na plus. No myślę, że na pewno łatwiej, jeżeli jest ten, ta relacja emocjonalna. Dokładnie, z kimś, no bo z kim też ta, ta osoba cię zna. Wie, co czujesz. Różne historie gdzieś tam się przyplatają na przestrzeni dni. No więc to wszystko prędzej czy później gdzieś tam wychodzi w tych piosenkach. Także to, to jest super. A Kevin, nie ma czegoś takiego, że na przykład upija się przy swoim zdaniu i argumentuje, że słuchaj, jestem dłużej w tym biznesie, jestem starszy. Będzie tak, jak ja chcę, żeby było. Nie, on zawsze bierze pod uwagę, moje zdanie. No to bardzo się cieszę, że, że tak to wygląda. Płyta powstawała ponad trochę ponad 2 lata, ale y, praca nad nią gwałtownie przyspieszyła pod koniec Ta, 2022, tak co wpłynęło na to, że to przyspieszenie miało miejsce? No właśnie nowa ekipa, z którą zawarłam w współpracę, mhm. bo tak szukałam właśnie takich swoich brzmień. Przez te dwa lata pracowałam z różnymi ludźmi. No i pewnego razu właśnie ekipa Wolf House zaprosiła mnie do studia na taką sesję próbną, no jak tam przyjechałam, to po prostu ze wszystkimi mi tak, że tak powiem, kliknęło. Po prostu coś tak między nami wszystkimi kliknęło, była super atmosfera. Yy, I od razu te piosenki tworzyły się yy, w takim właśnie dobrym wajbie, dobre, dobrej atmosferze. I to wszystko po prostu szło bardzo sprawnie. Więc tworzyliśmy tę płytę siedząc w studiu dosłownie dzień w dzień przez trzy miesiące. Mhm. Ale to Co... faktycznie też musiałam po prostu znaleźć taki swój kierunek i, i chłopaki po prostu y, pomogli mi to wszystko zrealizować i zamknąć w jedność. Co mi się w tej płycie podoba, to to, że wydaje się być mało wyrachowana, w sensie, że mm -hmm. okej, okay, rozumiem, że na takiej płycie muszą być utwory, które zagra radio, ale... Słyszę na przykład, że kilka chwil na przykład o, nie, jest, tak. nie jest zupełnie utworem radiowym, nie. że tam się dzieje za dużo mm -hmm. jak na możliwości tego to jest statystycznego. To na balada, bardziej bym powiedziała, że nawet e, taki e, numer do filmu. Mm -hmm. Tak, jest faktycznie dużo e, różnych brzmień na tej płycie. Są utwory takie bardziej nawet alternatywne, znajdzie się parę takich numerów, e, są ballady, jest dużo trapu, mm -hmm. dużo takich trochę. Hip-hopowych, nawet brzmień. Mhm. No i oczywiście jest też pop. Także jest to taka mieszanka. Ale nie wiem, mi się tak wydaje, że po prostu te numery, te wszystkie numery mają jeden wspólny mianownik, i słuchać, że to jest jakby spójne. No i to było trudne zadanie. To było trudne to, że... zadanie, tak. Dlatego też postanowiłam tworzyć tę płytę z jedną ekipą. Tym bardziej, że tak super się dogadaliśmy właśnie pod tym względem. A trzeba było pracować nad tym, żeby ta płyta zachowała spójność, bo. Tak. No, to przecież... nie było, to nie było proste. Mhm. Um, no, tak jak mówię, postawiłam też na jedno, jeden team produkcyjny, z którym się najlepiej do tej pory pracowało. I myślę, że dzięki temu też. Yy, no oni też na pewno brali pod uwagę to, żeby te wszystkie numery się łączyły. I tytuły były gdzieś tam w miarę spójne i historie. I tak naprawdę ta płyta opowiada parę etapów mojego życia, więc. No, jest to przemyślane. Masz to poczucie, że jest ona podsumowaniem wszystkiego tego, co działo się w Twoim życiu do tej pory? Tak. Mam, mam takie poczucie i jestem bardzo zadowolona z tej płyty. Czyli ktoś bierze 13 plus 5 i ma wgląd w, we wszystko to, co do tej pory Roxy robiła. Tak. no Myślę, że, że ta historia jest bardzo czytelna. Jeśli ktoś, nie wiem, gdzieś tam się może zagłębiał w jakieś moje historie, jakieś yy, sytuacje z mojego życia, to myślę, że sobie połączy kropeczki. Okej. Okay. I czy to, że jest tam kilka różnych estetyk, no część z nich już wymieniłaś, jest też jeszcze trochę klubowych brzmieni tak, i to takie. Tak, 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 tak. To takie klubowe brzmienia, które ewidentnie chcą nawiązywać do tego, co się dzieje, no bo te zabawy z basem, właśnie określany mianem slap tak, tak, tak. to też jest więcej niż jeden numer i też czuć, że no, producent jest na bieżąco z, z, z tym, z tym, z tym co, się, co się na świecie mm. dzieje, więc no, też dużo pracy i chęć tego, żeby stworzyć coś, co nie jest generyczne, co nie jest jak wszystko inne, co ma jednak jakiś, jakiś sznyt i czy to było tak, że deliber, deliberowaliście wspólnie nad tym, w jakim kierunku utwór idzie, co co z inspiracji będzie na te płyty przemycane, czy to spontanicznie w praniu wynikiem prób i błędów wychodziło? Mhm. Jak to było? Ja miałam bardzo dużo inspiracji na ten album i po, faktycznie po długim czasie szukania swojego kierunku już wiedziałam totalnie, czego chcę. Mhm. Um, oczywiście też um, no, ekipa Wolfos jest w ogóle bardzo kreatywna i też podsuwali mi dużo fajnych pomysłów, także wspólnymi siłami gdzieś tam właśnie znaleźliśmy ten kierunek i na każdy numer właśnie mm, mieliśmy wizję, mieliśmy pomysł, więc to wszystko raczej było zaplanowane. Chociaż też parę numerów wyszło totalnie spontanicznie. Okej, okay, to chyba jest dobre połączenie, że... Trochę spontaniczności, spontaniczności. trochę tutaj jakiejś logistyki. Tak, <laughs> tylko, że trudno to y, trudno to zwykle połączyć tak. y, ze sobą, no bo to A. jednak spontaniczność jest w kontrze. No tak, tak, tego, tak, aby... ale myślę, że jak jest więcej osób w ekipie, to jednak się jakby ludzie dzielą. Na tych bardziej spontanicznych ty i tych, tych mniej spontanicznych, więc to się wszystko po prostu tak skumulowało pięknie. No na pewno, no, ja jestem pod wrażeniem, bo o ile początek płyty intro i jest tam mowa o tym, że wiciu gniazda, Te. o dojrzewaniu, wchodzeniu w dorosłość, no to już pod koniec jesteś bardziej zbuntowana, potrafisz przekląć. <grym> Więc rzeczywiście spojenie tych dwóch różnych Roxy, mm. no nie mogło być łatwym zadaniem. A czujesz, że nie było. którejś Roksji jest w tej chwili w tobie więcej? Czy więcej jest tej osoby, która poważnie myśli o swojej przyszłości, chce trochę osiąść, trochę ochłonąć? Czy raczej tej osoby, która chce tutaj machać przed nosami? <laughs> pięścią i top, tupać nogą. Takiej buntowniczki. No ja myślę, że w ogóle jestem właśnie połączeniem takich dwóch skrajności, bo no, tak jak mówisz, płyta zaczyna się bardzo subtelnie, jest to ballada bardzo wzruszająca zresztą, mnie zawsze ten numer ogromnie porusza, mhm. no a końcówka jest totalnie taka właśnie, no, jest to numer taki to trochę manifest, <taki> nawet bym powiedziała. Ja myślę, że jestem połączeniem po prostu tych dwóch gatunków. Mogę to tak nazwać. No jestem właśnie trochę taka eteryczna y, i... No ale też, też potrafię, potrafię być y, y, jednak... Postawić na swoim i, i mieć charakter. Mm -hmm. Także ciężko mi wybrać jakby jedną Roxy w tym momencie, bo czuję, że, że właśnie te dwie strony gdzieś tam po prostu się ze sobą wymieniają. I raz jest tak, raz jest tak. To zależy od dnia. A czujesz, że ten, ta wędrówka przez estetyki y, zmuszała ciebie do tego, żeby rozwinąć się jako wokalistka, żeby uczyć się na potrzeby każdego z tych utworów, żeby jednak śpiewać trochę inaczej, sięgać po inne patenty? Tak, zdecydowanie to, to była bardzo fajna podróż muzyczna, bo już musiałam gdzieś tam do każdego numeru dopasować y, ton, y, no barwę, barwę w sumie nie, nie, no nie zmienię barwy, ale wiesz o co chodzi, po prostu... Y, taką energię, energię głosu, którą musiałam właśnie dopasowywać odpowiednio do numeru. No tak jak w mieście śpiewam mocno i to, to jest bardzo klubowy numer, tak znowu w balladach typu kilka chwil albo kiedy dorosnę śpiewam zupełnie innym tonem. Także faktycznie było to bardzo ciekawe doświadczenie, ale ja bardzo, bardzo lubię się bawić właśnie głosem i, i no sprawiało mi to ogromną radość, uwielbiam. Uwielbiam po prostu taką pracę w studiu i cieszę się, że właśnie miałam, miałam taki czas i okres na to, żeby, żeby się zamknąć na te parę miesięcy i stworzyć płytę. Okej, okay. jak ktoś gra na skrzypcach, to wiadomo, że ileś godzin dziennie musi po prostu ćwiczyć tak, przy tym instrumencie. Dokładnie. Jak jest ćwiczeniem głosu? Czy to też wymaga. To jest jak, z instrumentem. jak z instrumentem? Jak ze sportem? Jak nie ćwiczysz długo, to wypadasz z kondycji. Więc trzeba po prostu dbać, dbać o te trudne głosowe i, i chodzić na lekcje, no każdy. Ja nieraz właśnie ym, się spotkałam z tym, że no tam rozmawiam sobie z kimś i mówię, o idę na lekcje śpiewu, Jak ja mówię, co? Roksona, Węgiel? Ty na lekcje śpiewu? Ty się jeszcze uczysz śpiewać? E, no tak, przecież o to trzeba cały czas dbać, ale ludzie mają takie myślenie, że jak już osiągniesz pewien, nie wiem, jakiś sukces, to, to już jakby nie, nie musisz trenować. To się samo po prostu zrobiło i będzie się tak utrzymywało. Nie, jednak cały czas trzeba szlifować ten głos. To jest dosłownie tak samo jak z każdym sportem i z graniem na instrumencie. Głos musi być cały czas w, w rozruchu. Łapiesz się na tym, że irytujecie to, że musisz dzielić czas na y, muzykę, y, twoją pasję i pracę, i cały czas szkołę, że chętnie. Ja skończyłam ten... szkołę średnią. Mhm. Tak, trochę wcześniej niż, y, niż było planowane, bo miałam indywidualne tak nauczania. Mhm. Ze względu na to, że no, bardzo dużo się zaczęło dziać po Eurowizji, i faktycznie szkoła średnią postanowiłam właśnie zrobić y, indywidualnie. No i udało mi się zdać y, w ostatniej klasie egzaminy klasyfikacyjne szybciej, y, więc teraz czekam tylko na maturę. Aczkolwiek to też będzie wyzwanie, no i chcę oczywiście ją zdać, więc y, szykuję się. Hardcore. No w sumie już się zaczął, bo chodzę na korki i po prostu się uczy. S stres jest z tym związany? No I czy to właśnie... jest stres, który da się porównać, nie wiem, do występu przed dużym audytorium na festiwalu? Czy to jest zupełnie inna adrenalina? Ja myślę, że w dzień matury oczywiście gdzieś tam ten stres będzie odczuwalny, ale teraz ja się obawiam, dlatego że po prostu ja mam totalny luz. I to mhm. nie jest dobre na pewno. Ale no wiadomo, uczę się. Ciężko mi się bardzo zmotywować do nauki matematyki, bo nienawidzę matmy. Um, aczkolwiek o polski i angielski raczej tak. Myślę, myślę że będzie okej. Okay. Myślę, że, że to na luzie zdam. Ale matematykę. No nie, wiem, to jest taka moja zmora, więc do tego się muszę bardzo przyłożyć. No i na razie mam, na razie mam względny luz. Ale to myślę, to że im, no, no ja w ogóle mam takie podejście, że po prostu. No, staram się oszczędzić, oszczędzać sobie na jak tylko mogę, bo jednak w tej branży jest ich sporo. To prawda, więc właśnie też pytanie o to, czy widząc wszystko to, co dzieje się w branży, nie jesteś, nie bywasz zniesmaczona, nie masz tego wszystkiego dość, nie masz poczucia, że wikłanie się w to jest cholernie męczącą sprawą. No chociażby wszystko to, co dzieje się teraz przy Eurowizji, tak? Gdzie jest no, piosenka Blanki, jest piosenka? Jana, jest to wzajemne dogryzanie sobie, tak. są media szukające sensacji. Jest ten nie do końca jasny system punktowania i wyłaniania tych, mm. tych kandydatów, więc domyślam się, że ty patrzysz na to trochę innym okiem, ale też, że to chyba no, niespecjalnie ma się prawo komukolwiek podobać, że gdzieś poczucie, że to powinno trochę inaczej wyglądać, no tak. jest silne. No, szczerze mówiąc, to faktycznie dużo jest y, takich y, krzywych sytuacji w tej branży. Y, no, sama Eurowizja zresztą, to wszystko, to jest jeden wielki chaos dla mnie. I mm -hmm. y, to, że ludzie też tak po prostu y, mają tyle zawiści w sobie, że potrafią okropne rzeczy pisać właśnie na temat y, osoby, która wygrała blanki. Mm -hmm. y, no, jakby... Już nawet nie patrząc, bez względu kto by to był, uważam, że pewne słowa i tak nie powinny paść w niczym kierunku. Mm -hmm. To jest po prostu czysta nienawiść, czysty hejt. Ostatnio zresztą były jakieś sprawy, że tam jakiś chłopak popełnił samobójstwo przez hate, przez, przez hejt, nienawiść, mm -hmm. więc tego jest tyle. I uważam, że po prostu, no nie wiem, być może za jakiś czas to się zmniejszy, ale to jest taka skala, że. no... Niełatwo sobie z tym radzić, jakby nie każdy ma po prostu mocną psychikę i ludzie nie dają rady, którzy, którzy są właśnie nastawieni na presję tego hejtu. No wiesz, myślę, że naprawdę no, no Eurowizja jest właśnie idealnym przykładem tego, że, no, że ta, branża, ta branża jest po prostu ciężka. Już mówię tak stricte o artystach. No, ja, tylko, ja współczuję, współczuję i Blancę, współczuję Janowi, bo to w sumie wokół nich kręci się teraz największa afera. No ale trzymam kciuki za każdego z osobna oczywiście, żeby się nie poddali tej presji i żeby robili swoje. Bo to jest najważniejsze, to żeby jak już, się, jak już raz przejdziesz taką wielką falę hejtu, to później jest OK. Później to po tobie spływa. Ale ja pamiętam też, jak miałam właśnie taki gorszy czas związany z, z komentarzami skierowanymi w moją stronę. No, to, to, był, to był straszny czas, naprawdę. Pamiętam, że byłam w pewnym momencie po prostu wrakiem człowieka. No, ale finalnie udało mi się po prostu tego, z tego podnieść. Przetłumaczyłam sobie pewne rzeczy i stwierdziłam, że po prostu nie mogę brać tego do siebie. No, ale tak jak mówię, to nie jest łatwe. To też była długa droga, którą pokonałam. I teraz faktycznie mogę stwierdzić z ręką na sercu, że po mnie to spływa. Jak zawsze mówiłam, że, o, nie przejmuję się tym, to jednak czułam wewnętrznie, że mnie to po prostu zabija. A teraz mam totalny luz i bardzo duży dystans. Myślisz, co pomogło najbardziej? Czy to podejście rodziców, czy może wiara, mhm, myślę, która że... jest, potrafi być dużym wsparciem? Tak, 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 tak. Myślę, że w dużym mierze i podejście rodziców, i wiara, bo właśnie w takich najgorszych chwilach y, zawsze gdzieś tam oni byli obok mnie. Tak samo było z wiarą. Wiedziałam po prostu, że mam duże wsparcie, taką siłę wyższą. I mogę, mogę zabierzeć po prostu właśnie tej sile wszystkie swoje problemy, i wtedy czułam się po prostu trochę odciążona. Czułam, że mam wsparcie i od moich rodziców tak samo, więc, więc po prostu no, też dużo rozmawiałam z moją mamą. Moja mama mi głównie w tym czasie bardzo pomogła. Także zawsze to wsparcie było, niezależnie od tego, czy u mnie było dobrze czy źle. No na dobre i na złe po prostu. A masz poczucie, że przez to, że no, robisz naprawdę dużo i to nie tylko na polu czysto muzycznym, bo y, no, sama muzyka nie wystarczy. Jest cała tych pula, y, cała pula aktywności, nie wiem, medialnej, influencerskiej. No dużo tego trzeba robić, żeby być na świeczniku w dzisiejszych czasach. Sama Eurowizja też dobrze pokazuje, że sama muzyka w tej chwili y, nie wystarczy. Mhm. Więc to na pewno jest ciężkie i zabiera mnóstwo czasu. Wspominaliśmy o indywidualnej nauce. Rozumiem, że to wszystko musi być trochę kosztem relacji z rówieśnikami. To, że przebywasz z tak. osobami starszymi, mhm. może powodować, że czasem no, brakuje Ci wokół ludzi w Twoim wieku mniej poważnych, bardziej beztroskich, mhm. mniej zdeterminowanych. Szczerze, nie brakuje mi tego tak personalnie. Nigdy nie miałam poczucia, żeby mi czegoś brakowało, jeśli chodzi o przyjaciół, bo ci najwierniejsi, ci najlepsi przyjaciele, których mogę policzyć na palcach u jednej ręki, oni są ze mną. I dla mnie właśnie najbardziej wartościowe było, no nie ilość, a jakość, że tak powiem. Dla mnie najbardziej wartościowe było to, żeby mieć wokół siebie faktycznie zaufane osoby, a nie no Byle kogo, że tak powiem. Nie, nie, nie chciałam nigdy, nie chciałam wchodzić w bezsensowne relacje. Zawsze gdzieś tam, jak się okazywało, że ktoś miał nieczyste intencje, ktoś po prostu działał w toksyczny sposób, to od razu to odcinałam i to było, tak było od zawsze. Więc ja bardzo się cieszę, że po prostu mam wokół, mam wokół siebie prawdziwych przyjaciół, którzy są ze mną od lat. Więc byli i przed tym, jak zostałam sławna i są też po tym, jak, jak osiągnęłam sukces. Bo oczywiście przez pryzmat sukcesu dużo osób gdzieś tam chciało, chciało się ze mną zaprzyjaźnić tylko dla jakichś um, korzyści, więc um, ja też byłam bardzo wyczulona i ja w ogóle mam dobrą intuicję, więc od razu, od razu wyczuwam um, takie nieszczere intencje. O, <laughs> oczywiście nie jestem zamknięta na ludzi, bo też, też lubię poznawać nowe osoby, aczkolwiek jednak jeśli chodzi o przyjaźń, o trzymanie się, to raczej to ścisłe grono. Wygrywa. Okej, okay, a było tak, że musiałaś tłumaczyć przyjaciołom, z czym się zmagasz, jak wygląda Twoje życie, żeby y, nauczyli się chodzić w Twoich butach, bo, no, mm -hmm. nie oszukujmy się, są w zupełnie innej sytuacji y, niż Ty. I y, tak zwany zwykły człowiek często sobie nie jest w stanie wyobrazić wszystkiego tego, y, co doświadczasz. Mm -hmm. No, jeśli chodzi o moje, w sumie, moje przyjaciółki, y, to one. No, oczywiście ja zawsze opowiadałam im o tym, co się u mnie dzieje, nieraz też były w szoku pewnych wydarzeń. I faktycznie na początku może to było trochę dla nich nowe, dziwne, bo znały mnie też przed, przed, przed sukcesem i nagle jak zaczęło się tyle u mnie działać, nie miałam czasu na spotkania, to nieraz było o Jezu, no weź, spotka się ze mną, a ja po prostu nie mogłam, nie miałam fizycznie na to czasu i Myślę, że to po prostu musiał minąć pewien czas. Musiał się przyzwyczaić do tego, że ja tak funkcjonuję. I, no i wiedzą, wiedzą, jak to się odbywa. Teraz już totalnie jakby, no, od zawsze miały z tym luz, ale teraz doskonale wiedzą, jak to funkcjonuje. Oczywiście ze strony um, osoby z boku, aczkolwiek no, wiedzą dużo. okej. Okay. No to dobrze że, dobrze, że mogą Cię zrozumieć i dać tak, Ci wsparcie. Tak, oczywiście da, zawsze da, dają mi wielkie wsparcie. Okej, okay. przejdziemy teraz do kwestii płyty, ale chciałbym spojrzeć na, na nią z trochę innej perspektywy, bo mówiliśmy już trochę o tym, ile pracy Cię kosztowało, mhm. że jest tam cały wysiłek włożony w to, żeby pokazać różne Twoje oblicza, żeby było ciekawie producencko, żeby było mhm. dobrze tekstowo, żeby to było dobrze zaśpiewane. Tymczasem, no nie oszukujmy się, czasem, żeby teraz osiągnąć sukces, wystarczą bardzo proste środki i nietrudno sobie wyobrazić płytę Roxy Węgiel robioną na kolanie, która jest mega popularna z racji na to, że do jednego utworu dograła się powiedzmy Jan Kleosia, w klipie jest outfit <noise> za siedem koła, jest jeszcze jakiś mały skandal, skandal wokół tego. Tak. Czy to w związku z tym nie irytuje cię jak to, jak prosto jest w tej chwili mm. y, osiągnąć sukces, zwrócić na siebie uwagę i jak bardzo prowokacja y, bywa ważniejsza od y, tego, co prezentujesz sobą muzycznie? Tak. No faktycznie teraz są, żyjemy w czasach, które właśnie opierają się głównie na skandalu, jeśli chodzi o jakieś takie muzyczne, muzyczne sukcesy, to y, no, to jest mnóstwo właśnie y, influencerów. Którzy śpiewają i mają po prostu kosmiczne wyświetlenia na YouTubie, no to się teraz po prostu, że tak powiem, klika. No i czy mnie to irytuje? Nie irytuje mnie to, nie mam do tego w ogóle jakby żadnych emocji. Aczkolwiek uważam, że po prostu muzyka tak ewoluowała, tak wszystko się zmieniło, że teraz też w ogóle hip hop stał się nowym popem. Mhm. Pop już położy troszeczkę w zapomnienie, lekkie. No, umówmy się teraz, tak naprawdę no, wszędzie króluje, królują raperzy, raperki, więc no, myślę, że to, to jest taka faza, tak samo jak było po prostu z, z 80 sami Był taki moment, w którym um, te brzmienia były bardzo na topie i wokół tego kręcił się po prostu cały rynek muzyczny. Teraz mamy czas, właśnie, że znowu hip hop wrócił tak mocno do mainstreamu i. I to jest dla mnie ok. Um, aczkolwiek faktycznie, biorąc pod uwagę to, że, um, nie chcę tutaj nikogo um, przywoływać, <noise> żadnej osoby, ale chodzi mi na przykład o influencerów, którzy no, nie śpiewają, nie mówię tutaj o wszystkich, oczywiście nie wrzucam do jednego worka, ale są osoby, które no, nie mają styczności z muzyką, i teraz tak naprawdę każdy może sobie stworzyć piosenkę i może ona być hitem. Mhm. Chociaż uważam, że jak coś takiego się wybija, to też gdzieś tam zawsze po prostu ma coś, nie wiem, przyciągającego. I no jest, jest jakiś punkt zaczepienia. Więc nie mam z tym problemu, aczkolwiek czasami po prostu mam takie myśli, że kurczę, ludzie teraz nie doceniają dobrej muzyki. I mhm. no zresztą też patrząc po tym, co, co teraz się sprzedaje, nie wiem, w radiu, no to, to już nie jest ta muzyka. Jakby kiedyś naprawdę to wszystko było poruszające, prawdziwe, piękne, a teraz. No... Musi być wystarczająco głupie, żeby sprawdzić jako ścieżka dźwiękowa na TikToku. Trochę tak, trochę tak. Chociaż e, są, są też spoko trendy na TikToku, ale faktycznie no, no, to świat się kręci teraz głównie wokół jakiegoś takiego właśnie skandalu, czegoś niecodziennego. Mm, oczywiście mówię tutaj w negatywnym sensie, jeśli chodzi o jakieś niecodzienne rzeczy i no, głównie właśnie taka kontrowersja. No, kon, no nic się tak nie sprzedaje, jak kontrowersja. Myślę, że ludzie się tym zmęczą? Czy to już do końca świata będzie tak, że. Mm, myślę, że to jest nieprzewidywalne, naprawdę. No, bo ta muzyka się bardzo zmienia na przestrzeni lat, się tak zmieniła, że ciężko w ogóle przewidzieć, co będzie za rok. Mhm. A łapiesz się na tym, że słuchasz jakichś hip-hopowych numerów, e, raper śpiewa FN, a ty myślisz sobie, chłopaku, no, jeżeli wydaje ci się, że ten autotune wszystko ci ustawia i wszystko ci tonuje, to źle ci się wydaje. Słyszę, Czasami. że tego nie umiesz. Czasami tak mam, przyznam. E, oczywiście są raperzy, którzy i świetnie rapują i świetnie śpiewają i myślę, że takich się powinno właśnie słuchać. Aczkolwiek są też tak zwani pseudo-raperzy. E, no i to, to faktycznie gdzieś tam boli po prostu. Czasem niektóre numery, które gdzieś tam się wybijają są asłuchalne. Mhm. A ty sięgając po formy takie bardziej rapowane, czy może deklamowane miałaś tremę, że to środowisko, które no, z natury rzeczy jest wrogie a już w ogóle jest wyrogie względem kobiet, a, no bardzo tak. często, że ten poziom hejtów wzrośnie. A, czy wywalone? Mam wywalone w to totalnie. Bo już, tak, już tyle hejtów się wylało w moją stronę, że tam czy go będzie więcej czy mniej, to różnicy mi nie zrobi. Tym bardziej, że no tak jak ci mówiłam, mam do tego naprawdę ogromny dystans i chciałam oddać siebie tą płytą, nie zważając na to, czy komuś się to będzie podobało, czy nie. Oczywiście chcę jak najbardziej, żeby, żeby ta płyta spodobała się moim odbiorcom. i Mam nadzieję, że tak będzie. E, aczkolwiek ja tą płytą chciałam po prostu przekazać to, co mam do powiedzenia, chciałam przekazać historię. taki był jej zamysł. Więc po prostu to wszystko działo się. To wszystko się opierało na prawdzie. Także tak, tak to powstało. I nie myślałam nigdy o tym, że coś raperzy mnie będą hajtować za to, że, nie wiem, zrobiłam jakąś stawkę rapową. Okay. Jak będą, no to trudno. No, są tam takie. Y Utwory, które ewidentnie z rapem flirtują, tak. z RB flirtują. Chciałabyś się bardziej zbliżyć do tego środowiska, nawiązać więcej współpracy z twórcami, mm -hmm. twórcami hip-hopowymi? Czy jak się przydarzy, to się przydarzy, mm -hmm. ale to nie jest coś, o co byś się starała i na czym by ci zależało? Szczerze mówiąc, to nawet myślałam o jakimś z, z raperem. Um. Była taka sytuacja w sumie, że, że już coś tam planowaliśmy zrobić. No i w sumie to czemu nie? Jakby mam, mam takie podejście, że, że bardzo chętnie bym zrobiła coś. Z, no w sumie nie wiem. Ja jestem fanką twórczości Szpaka, bo uważam, że tam, tam jest naprawdę dużo prawdy i, i to, to potrafi poruszyć. Tak samo też podoba mi się to, co, to, co robi BDOS, więc jeśli chodzi o raperów, no to. Jestem jakby otwarta na, na różne współprace. Mm, tak, Czyli nie... emocje, krzyk, dużo melodii. Tak, totalnie, tego, totalnie. Tego, tego szukasz, no, dla mnie najważniejsze w muzyce są właśnie emocje. Więc, a uważam, że przez rap też można super to oddać i super można to połączyć też z, z wokalem, z, ze śpiewem normalnym. <laughs> Także nie, nie mówię, że, że nigdy się nie wydarzy taka kolaboracja z, z raperem. No, okay, no, ale, to się... ale to nie był jakby główny cel. Tej płyty, żeby się wdrożyć w środowisko hip hopowe. Faktycznie zrobiłam kilka takich numerów bardziej yy, w tych klimatach. Aczkolwiek, no to głównym celem, tak jak Ci mówię, było to, żeby przekazać po prostu historię i ja chciałam oddać to, co, co po prostu gra mi w duszy. Okej, okay. uważasz, że, że się udało, czy już masz jakieś takie myśli, że coś tam jednak mogłam zrobić w tym utworze inaczej, albo ten fajnie by było zremiksować, czy póki mm. co jest 100% zadowolenia z uzyskanego rezultatu? Wydaje mi się, że póki co jest, jest duże zadowolenie z, z rezultatu, z tego, co udało nam się osiągnąć. Um, mam już plan w ogóle na kolejną płytę, bo tego brakuje mi trochę na tej 13 plus 5. Um, chciałabym zrobić taką płytę, w której totalnie się wykaże wokalnie, tak, totalnie, totalnie, bo... To, to jest jednak muzyka, której ludzie nie, raczej nie, nie, nie słuchają na co dzień, więc już mam plan na kolejną płytę, żeby właśnie to było bardziej takie sentymentalne, wzruszające ballady, yy, duże numery z dużym polem do popisu. Yy. I właśnie co tak wyszło w sumie po, po zakończeniu tej płyty, że hmm, jeszcze może bym dodała jakiś numer, w którym bardziej wy się wykazuje wokalnie, chociaż i tak tam są numery, w, którym, w których gdzieś tam ten wokal yy, bardzo wybrzmiewa. Więc jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolona z tej płyty. Tak, totalnie, jak sobie nieraz właśnie myślę o tym, to jestem. Jestem mhm. zadowolona. W utworach najczęściej patrzysz na siebie, ale też zdarza ci się spojrzeć szerzej. Generacja Z jest ciekawym tematem. Mnóstwo tak. się na ten temat mówi. Mhm. Raz celniej, raz mniej celniej. Wiadomo, że z perspektywy mojego pokolenia wygląda to trochę inaczej. Myślisz, że jest rzeczywiście coś, co łączy ludzi tylko przez to, że urodzili się w odpowiednim momencie? Że jest jakiś wspólny mianownik dla całego pokolenia? O, myślę, że tak, chociaż to też zależy od osoby, bo wiadomo są ludzie, którzy gdzieś tam mentalnie... Są bardziej do przodu, bardziej do tyłu, więc ciężko stwierdzić, ale tak biorąc pod uwagę właśnie ten Gen Z, tak się, tak się nazywa numer, więc mówię o pokoleniu Gen Z, mm -hmm. um, no to wydaje mi się, że to przede wszystkim są bardzo odważni ludzie, którzy nie boją się postawić na swoim, nie boją się zmian, nie boją się eksperymentować w różne sposoby i no to, są, to są naprawdę bardzo odważne osoby. Um, które mają duży potencjał do zmiany świata w jakikolwiek sposób. I myślę, że to, to właśnie cechuje Gen Z, że. Mm, no to jest taka no, nowa era faktycznie. A choć z drugiej strony mówi się o tym pokoleniu, że ono się boi krytyki, boi odpowiedzialności, mm -hmm. że szybko kapituluje. Być może. Być może tak. Że boi się krytyki. No nie wiem, nie wiem. To już, to już naprawdę. Wydaje mi się, że są na pewno jakieś e, mianowniki, które łączą, łączą pokolenia, aczkolwiek to jest indywidualna kwestia każdej osoby i ciężko tak wszystkich wrzucić do jednego worka. Nie, no nie? oczywiście. Chociaż ty z Twoją etyką pracy przypominasz mi bardziej ha, no, chyba moje pokolenie, bo to. <laughs> no faktycznie to jest praca no, teraz od rana do nocy. dużo ludzi właśnie ma problem z pracą. no To też trzeba uwzględnić. <laughs> I, no, ale to też, no, tak jak mówię, no, bardzo ciężko tutaj brać pod uwagę całe pokolenie. Jak powiem o Gen Z coś to zaraz wszyscy się obrażą, cała moja generacja się obrazi, a to nie o to mi chodzi. Ale, ale faktycznie dużo osób też, no, no, ludzie mają różne ambicje są, ambicje, są bardziej ambitni, są mniej ambitni. No i tak było w każdym pokoleniu. Więc, mm -hmm. więc tak. tak, tak no, ciężko to, się wypowiedzieć tak ogólnikowo to, na temat to, całego pokolenia. To, jasne, no, to jest no, Ale to, co zauważyłam, że, to, że oni są bardzo odważni, tacy otwarci. Jest dużo takiego, jakby to nazwać. Są po prostu bardzo pewni w jakichś tam swoich wartości, przekonań i tym emanują. O tak. To jest... ja, ja zazdroszczę jakiegoś takiego przekonania, że zapieprz od rana do nocy nie jest najważniejszy w życiu, bo to tuczono do głowy to tłuczono mojemu do pokoleniu, głowy, że tak. od rana do nocy masz zachrzaniać, że dom pod miastem to jest to, do czego każdy powinien dążyć. Najlepiej pod nim dwa samochody. A tu jest, zaczęła się dyskusja o tym, żeby w tej pracy się realizować, że praca, tak, to ma, jest być, super. praca mm. ma być też pasją, niekoniecznie gehenną, mm -hmm. że nie trzeba wytrzymywać mobującego cię zwierzchnika. To jest spokoj. I... Tak, to jest bardzo spokojne. Ja też uważam, że jak robisz coś, co kochasz, to wszystko się zgadza. Wszystko dookoła i spełnienie, i pieniądze, nie wiem, ja tak to odbieram, że po prostu robisz coś, co kochasz i, i naprawdę wszystko dookoła jest, jest dobrze, a w momencie, kiedy się męczysz, to no, naj, jakby najbardziej istotny jest, jest fakt, że, że po prostu no, jesteś tym zmęczony, jesteś niezadowolony z życia, no, więc, więc jak tutaj można mm, po prostu czuć się jakkolwiek wartościowo spełnionym. No nie... Także wydaje mi się, że to, to jest dobre w, w tej generacji, że tak właśnie myślą, um, że najważniejsza jest jednak ta radość, pasja, spełnienie. Mm, no na początku swojej przygody z muzyką musiałaś mieć ludzi, którzy y, w wielu kwestiach y, albo decydowali za ciebie, albo pomagali ci decydować, no bo byłaś trzynastolatką. No, trudno trzynastolatkę. Puścić samopas, no ale tak. to tak jest, że jak ma się kontrolę, jak ma się kontrolę nad kimś, kto ma duży potencjał, to ten ktoś może się robić coraz starszy i tej kontroli wtedy niespecjalnie chce się oddawać. To funkcjonuje w wielu zawodach, w wielu rodzinach, nie tylko w momencie, kiedy córka jest wokalistką. I ciekaw jestem, czy musiałaś sobie na nowo wypracować granicę swojej odpowiedzialności z rodzicami, mm -hmm. przypominać im, halo, ja już mam lat 16, 17, 18, to już nie może być tak, jak wtedy, kiedy byłam małą dziewczynką, czy to wszystko wyniknęło tutaj naturalnie i rodzice okazali się na tyle przewidujący i elastyczni, że tutaj... Żadnej chęci lepienia cię po swojemu, y, zbyt dużej nie było. No, powiem ci szczerze, że faktycznie moi rodzice byli ze mną od zawsze, bardzo zawsze mnie wspierali, bardzo się zawsze mnie troszczyli. I faktycznie no, zaczynałam w wieku 13 lat, więc nie mogłam zarządzać sobą, wszystkim i wszystkim dookoła, bo po prostu. No, oni, oni nad tym czuwali i to było dobre na ten moment. Faktycznie na pierwsze lata mojej kariery to było bardzo dobre i uważam, jestem im bardzo wdzięczna za to wszystko. Ale był taki moment, w którym faktycznie musiałam postawić granice i, i zaznaczyć to, że, że jakby chcę po prostu już być niezależna. Mhm. Tak. I było. Okej, okay. <laughs> chyba nie będę ciągnąć tego wątku, bo rozumiem, że, że nie jest prosty, no ale nie, to jest coś nie. To nie, dlatego, proste, że... to nie było proste, to nie było na pewno proste, aczkolwiek po prostu to musiało się wydarzyć. Tak, ja jak zawsze jak widzę na, na Insta stwórca Roxy, to czuję się taki lekko zaniepokojony myślę, że o kurczę, ten facet lubi mieć rację i lubi, tak, lubi decydować. lubi, lubi. lubi. No, to... <laughs> tak, i po nim właśnie jestem też bardzo uparta, także... Ale to chyba dobra cecha, to jest, to jest coś, co... Tak, akurat w moim biznesie to jest super cecha, to na pewno. Ja jestem w ogóle taką hybrydą, jestem połączeniem trochę mojego, mojego taty, trochę mojej mamy, Zresztą w sumie jak każdy, ale mówię tutaj o charakterach, że to wszystko się bardzo tak dzieli, bo mój tata jest właśnie bardziej taki ułożony, wie, czego chce, stąpa po prostu twardo po ziemi. Jest bardzo uparty, a moja mama znowu totalna artystka, głowa w chmurach, bardzo wrażliwa. Także ja jestem totalnie połączeniem tych dwóch charakterów. To mama musi być dumna z tych wszystkich komentarzy po tym, jak gdzieś pojawiacie się razem i komentarze są w stronę takich, że no, jak siostry. A, no faktycznie, były jakieś artykuły o tym, że wyglądamy jak siostry. To było miłe akurat. Okej. Okay. Dobrze. To w takim razie myślę, że. O, mam jedno, jedno jeszcze pytanie, które nie jest może specjalnie odkrywcze, ale jakoś tak jestem po prostu ciekawy, więc mm. musisz mi wybaczyć, że, że je zadam. Był pomysł na duet z Wiki Gabor przy okazji tej płyty? Wiesz co, nie było takiego pomysłu i... My nigdy o tym nie rozmawiałyśmy. Wszyscy się nas pytają, właśnie o ten duet, kiedy będzie duet. Z ja, bo media lubią takie historie. No, tak, oczywiście, ale nigdy nie, nie planowałyśmy ani nawet nie rozmawiałyśmy na ten temat, więc po prostu nie, nie, nie stworzył się taki pomysł nawet ani w głowie u mnie, ani w głowie łowiki zapewne. Okay. <laughs> może, no, kiedyś, może kiedyś. Może kiedyś nie ma co chyba wybiegać też za bardzo tak. w przyszłość, z racji na to, że no, obie jesteście, było, nie było. No, już trochę w biznesie, ale na początku przygody z muzyką. No tak. tak. Czujesz, że pomysły pączkują i że jeszcze wiele przed tobą do zrobienia, i że jest ochota na to, żeby kolejne drogi przecierać? Tak, totalnie. Ja mam bardzo dużo siły do działania, mam duże ambicje, bardzo lubię to, co robię, więc cały czas po prostu chcę, chcę się rozwijać. Mhm. Więc ta siła na pewno jest. Dopóki mi to sprawia radość, dopóki mi to sprawia przyjemność, no to będę się w taki sposób realizowała. Oczywiście są pomysły, bardzo dużo ich się urodziło przy okazji właśnie tej płyty i cały czas coś nowego się tworzy, więc bardzo się cieszę jestem bardzo spełniona, jeśli chodzi o miejsce, w którym się znajduję teraz w życiu. A umiesz wywalczyć sobie trochę czasu na normalne życie, zwolnić tempo? Tak. Odmówić jakiejś nie wiem, współpracy telewizyjnej albo. Y jakiegoś zaproszenia do kawałka po to, żeby mm. mieć trochę prywatności? Czy taka asertywność przychodzi trudno? <grystanie> pracuję, pracuję nad tym, bo właśnie problem jest w tym, że no tak jak ci mówię, ja bardzo lubię pracować. <grystanie> ja mm. po prostu mam tak, że o, muszę to zrobić, muszę coś zrobić. Ja sobie biorę czasami nawet za dużo na siebie. No ale wiem, że już, już się na tym raz przejechałam. Po prostu... Musi być taka chwila wytchnienia, trzeba sobie na to pozwolić, bo inaczej można zwariować. No, jakby człowiek potrzebuje się czasami zregenerować, i nawet takie dwa dni luzu czasami bardzo dużo dają. Więc staram się dbać o taki wolny czas. Tak, tak, no, tak wiadomo, nie za często, ale staram się. Okej, okay, to w takim wypadku postaram się więcej wolnego czasu ci nie zabijać. Bardzo fajnie było pokazać. Bardzo miło było. Wiele się dowiedziałem. Myślę, że nasi widzowie również. Powodzenia z płytą. Dziękuję. W momencie, bardzo. kiedy wywiad się okazuje, albo już będzie, albo będzie za chwilę. Tak. Więc proszę 13 plus 5 posłuchać. To była Flint flintesencja. Moim gościem była Roxy Węgiel. Super. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Pa!